Cześć, Manko z tej strony. Squido i właśnie spadłem z tego drzewa, na które próbowałem wejść, aby mieć fajne rozpoczęcie odcinka. No i straciłem prawie całego expa. nie małpa i po drzewach chodzić nie potrafi. Natomiast potrafi nagrywać filmiki, więc tym się dzisiaj zajmie. Będzie dzisiaj stworzony nowy item i pokażę Wam zaraz coś ciekawego, ale najpierw zostańcie ze mną, napiszcie miły komentarz, odtwórzcie sobie tą serię w playliście. Ponieważ jeżeli będę ciągnąć w playliście To e, bardzo to pomoże do zasięgu tego kanału Zobaczcie, mam diamentowy miecz W końcu te diamenty wykorzystam, zrobię coś co naprawdę pomoże mi w grze Bo będziemy mogli iść tam, będziemy mogli iść tam e, Będziemy mogli iść... gdzie są jeszcze potwory? Tam, tam są jeszcze potwory bo tam jest ta kopalnia magiczna, o której mówię od początku, że tam trzeba iść. Bo to wiadomo z opisu tej mapy, ale no jakoś nie było jeszcze okazji, aby tam się wybrać, więc. Nadrobimy to wszystko, nadrobimy, nie martwcie się, marchewy sobie wezmę, pozbieram yy, znaczy, znaczy, nie, pozbieram po prostu Je znowu zasadzę, tak samo nasiona znowu zasadzę O, moje kurczaki już chyba skaczą z tego, z tej klatki, którą ich zro im zrobiłem Znaczy, nie zrobiłem im żadnej klatki w sumie Dobra, mamy tutaj jakieś jaja, co tu się dzieje, to są jakieś jaja dosłownie no, tak dosłownie w sumie trochę ekspo odzyskam przez takie rozmnażanie tych kurczaków. Gorzej byłoby spaść tubą, wtedy stracił swój diamentowy mieczyk. I co by było wtedy? Wtedy wszyscy byliby smutni i byłoby naprawdę źle. A tak to jest szansa, że jeszcze wszystko będzie dobrze. Chleba na razie nie potrzebuję robić, potrzebuję natomiast cobblestone'a. To jest ta niespodzianka, o której chciałem Wam powiedzieć, bo siedziałem prawie godzinę albo tam niecałą godzinę, aby to wszystko ogarnąć. Natomiast nie będziemy sobie brać za dużo, bo gdybym spadł, to, to by mi tego było szkoda, chociaż to jest, to jest zwykły, głupi cobblestone. No to jednak szkoda. Co jest ważne, wszystko kopane kamiennym kilofem, więc no tego akurat nie jest w ogóle szkoda. O, zwierzątka przyjdę do was niedługo, ale to niedługo, bo na razie są inne obowiązki, Squido, inne masz. Inne, a wiadomo co dzisiaj będzie? Czy nie wiadomo? Jak ktoś czytał opis to na pewno wie, idziemy na slajmy! Slimy. To jest to, co dzisiaj jest główną atrakcją. Wiem, że to jest zrobione ze slime boli, a tam nawet widać takiego dużego slima, chyba. No bo co by to było takie zielone? No wiadomo, to slime na 100% to jest. Tutaj były diaksy, jak ktoś pamięta. No to obiecałem, że pójdę na te slajmy i w końcu chyba muszę dotrzymać tej obietnicy bo nie dacie mi spokoju, jeżeli tam nie pójdę to jest bardzo ciekawe, ponieważ będziemy skakać tam nie wiem jak to, jak to mi się uda, bo z jednej strony to jest bardzo niebezpieczne, bo mogę wyskoczyć w ogóle w jakieś inne miejsce które, niż to, w które chciałem iść. To jest raz. E, dwa, że. No nie wiem, wszystko się może stać. Ten slime nie może tam zabić, może mnie wypchnąć, może nie wiem. Wszystko się może złego co złe stać. Dlatego. No to jest ryzykowne bardzo. Ale postarowałem zaryzykować moje życie, moje dwa diamenty, i tak już zginąłem dzisiaj. Próbując się wspinać na drzewo, więc jedyne co ryzykuję w tym momencie, to diamenty i nie wiem, i trochę ciastek. To, że dacie mi łapkę w dół, kurczę, nie za daleko ten skok byłby. Jeszcze trochę bloków. Spróbujemy. Pamiętaj o tym, żeby zawsze trzymać wciśnięty SHIFT jak tak budujesz. To jest, kurczę, no bardzo ważne. Dobra, teraz to już na pewno trafię. Yy, no i co? Jeszcze jedno ciastko na odwagę. Squido. Squido. Squido, kurde, jak <laughs> się boję. Uwaga. Jump! Wow! 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 Wow, co ja właśnie zrobiłem! Jej! Nie, 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 nie! bym spadł! On mnie spycha właśnie! Kurde. Czekaj, jak teraz. Nie no, tak i jeden. Dobra. że Co ja zaryzykowałem za dużo? Ja chcę go zabić! Ej! Daj się zabić. Kurde, ej, on mi zepchnie Dobrze. przodu. Squido, spokojnie, pora na jakąś strategię, e, aby coś zrobić. Trzeba, nie wiem, ochłonąć. Zawierzymy sobie dwie sztuki tego. Zawierzymy sobie dwie sztuki tego. Chodźmy do craftingu. Spróbujmy z nim wygrać spokojnie. Być może rzucam się z motyką na słońce, ale wydaje mi się, że, że no wygram. Ok, bo to jest niemożliwe w sumie: jak go zabiję, to jak ja później wybuduję się, jeżeli nie mam już tam cobblestone'ów. No to trochę kiepskie rozwiązanie z to trochę kiepskie. Co tu masz zrobić? Nie wiem. Myślałem, że to będzie taki chill odcinek, a idziemy na slime. A mi się od zawsze tak slime kojarzyły z takimi niegroźnymi stworzeniami, z takimi wiecie no, łatwymi do zabicia. A tu się okazuje, że no akurat może ten slime wyjątkowo trudny jest. Ale zobaczcie, odkryłem kolejne wyspy, bo wcześniej tego nie było widać. Że jest coś takiego, czy coś takiego. No, bardzo ciekawe. Tam sobie na pewno pójdziemy i zobaczcie, tam jest kolejna chyba już wioska. Taka oddalona, bo wcześniej widziałem z tamtej strony. Czyli... Ciekawe. Dobra. Uf, mam nadzieję, że nie zginę z O, co ty robisz? O Boże. No nie, no nie, no nie. Squidow was slime. By slime, King. Slain. Jak już. Dobrze. Zrespiłem się w ogóle na drzewie. Co to kurde ma być? O co chodzi? Masakra. Hmm. Dobra. Doskoczymy może do tej wody? Tak jest. Pff. Nie, dobra, ale przynajmniej nie zginąłem. A tu już jest plus. Kurczę! No nie, nie wierzę w to. Miał to być taki chill odcinek spokojny, a się okazuje, że no jest bardzo hard. No, i straciłem trochę kobli. Niestety. Oj, tam kobli. Squido straciłeś Diaksy. Diaksy straciłeś, Squido. No, straciłem. No ale co ja mam prowadzić, Przez że nie jest aż taki silny ten slajemowy boss. Mm, ale spoko, mam też jajka do spawnowania owiec, gdyby wszystkie owce mi zniknęły ze świata. Tak się teraz zauważyłem. Także jest nadzieja dla owiec też. Um, um, I co? I Squidono. no idź znowu walczyć, prawda? Ja Zrobimy sobie trochę chlebków do jedzenia, żeby tym razem nie umrzeć z głodu. Ale no. Dlaczego? Ten slime jest taki silny. Jak go pokonać? Może trzeba wpierw rozwalić całą, całą tą bazę, i on wtedy sam wyskoczy, wypadnie? Jest to jakieś rozwiązanie na pewno, ale czy najlepsze? Zastanawiam się, bo nie wiem, coś moje, te ataki na niego nie chcą działać. Jego ja próbowałem już atakować no wiele razy, a się nie da. On ma po prostu. Takie obrażenia silne, że musiałbym tam iść wyposażony w diamentową zbroję i tak pewnie bym mnie zabił, bym stracił tą zbroję, więc no, bezsensowne Moim zdaniem się ubieranie na diamentowo, jeżeli tam idę z nim walczyć Ale no nikt nie zaszkodzi spróbować Chociaż spróbować i potem żałować, czy nie próbować i nie żałować, o to jest pytanie które no zadaję dzisiaj wam. Skój Podejście nie wiem, trzecie do walki ze slimem. Wow! wow! O, może tak trzeba skakać? No nie. Niestety. Aha. Jeszcze w ogóle ten spawn point się popsuł przez to drzewo i jest lipa. Głupie drzewo zepsuło spawn point. Nie. Nie rób mi tego. No właśnie, trzeba było tutaj tego drzewa. Nie, o, gdzie się zrespawnowałem? Wtyfy! <coughs> o kurde To jest hit nad hitami. Ale dobra. Zostawmy już to. Kurczę, ostatnie podejście do slajma i się pozdaję, bo naprawdę jest trudniej niż się spodziewałem. E, tak nie powinno być. A jednak tak jest. Może się nauczysz, Squido w końcu miecz poprawnie robić, nie wierzę. A i ta mysza! Ej! No. W końcu. Kurde, klikam jeden klawisz. Klikam i dwa razy. Co się dzieje? Co się dzieje? Nie. Za stara mysza. Za stare. Te... Jestem na Minecrafta i nie ogarniam, co się dzieje. Próbowałem fajny chillowy odcinek nagrać. epicki pokoctowny. A co się wydarzyło? No to widzicie. Ja nie mam żadnych saveów, bo nie robię. Więc czasami się tak zdarza, że jak coś wyjdzie źle, no to e, później jest źle, no prawdziwe życie, prawdziwa gra, no często pewnie też tak macie na single player, że coś tam próbujecie robić i kurde giniecie po kilka razy, albo jesteście tak uparci, że to zrobicie, nie? No i, no i tak jest w tym moim przypadku, jak widać, no jestem upartą osobą. A i co mnie za to spotyka to widać że to są same złe rzeczy. Jeżeli tam wskoczę do niego no to widzicie co się dzieje. Co się tutaj dzieje? Złe rzeczy się dzieją. Bardzo złe rzeczy się dzieją. Możemy nadal próbować walczyć z tym potworem, ale mi się wydaje, że to nie ma głębszego sensu. Stracimy tylko czas. Chociaż nie wiem, raz jeszcze mogę tam iść, tylko co ja zdziałam, kiedy. Musiałbym podejść tak, aby on nie mógł mi nic zrobić takiego. Czyli musiałbym. Stać na jakiejś platformie i zdala się do niego zbliżać. To jest jedyne takie logiczne rozwiązanie tego dylematu, który mam z tym. No i myślę, że zrobimy to dzisiaj, ok? Zrobimy to dzisiaj i w końcu się tego stwora pozbędziemy. Tak musi być. Skoro nie ma innej opcji Aha, wezmę ze źródełka Jakiego ja mam źródełka, nie wiem Zabiorę stąd A potem, chociaż nie Przecież tam jest źródło wody Bardzo fajne, więc tamtą sobie Zabierzemy ją I będzie dobrze Słuchajcie, pora na Wielki Rush, czyli Idziemy Po prostu, po zwycięstwo nasze po wygraną. I ja się nie poddaję, bo ja jestem kapitan Squido. Zobaczcie, jakie wielkie poruszenie wśród wszystkich osób teraz nastąpiło, ponieważ powiedziałem, że się nie poddaję i naprawdę idę, idę tam po zwycięstwo. E, taki jest plan i ten plan my osiągniemy. Słuchajcie, osiągniemy ten plan. Nie było, damy sobie radę. Drużyno, prawda? Dobrze, no to idę po wodę. Jedzenie. Zrobię sobie znowu ze trzy chleby. Już mam nadzieję, że szybciej będzie to rosnąć, bo w takim tempie to ja zjem wszystkie te chleby zanim się ten odcinek skończy ale dobra, trzeba ja coś działać, trzeba po prostu iść po zwycięstwo, no nie odpuszczę, jestem takim upartym osobnikiem youtuberkiem, że się nie da poznajcie upartego youtubera wszyscy youtuberzy, których znacie by już dawno odpuścili, to by raz by ich zabił taki slime, to by od razu pobiegli do mamy i by tam płakali jej Ej... Nie wiem, no naprawdę, tak by było. A ja. A ja powiem wam, że to mnie jeszcze bardziej motywuje i nakręca do tego, żeby y, pokonać tego slajma. No, tak. Tak być nie może. Ty slajmie, musisz odejść. To jest już pewne, że go pokonam. Nie wiem tylko kiedy, nie wiem tylko. Czy znaczy wiem kiedy, bo w tym odcinku. Nie wiem, jak to szybko nastąpi: czy to będzie długa walka, czy to będzie krótka walka, czy podda się po prostu tak, kiedy podejdę do niego z inny, z inny, w inny sposób, inną metodą, bo widzę, że taka metoda, gdzie skaczę na niego i, i próbuję go zabić, nie za bardzo działa. Natomiast taka metoda, gdzie będę stosować pewną strategię. A, pewna strategia, utopimy go, nie? To jest też strategia Ale to co chyba tak nie będzie działać, wiecie? To by był... Ej, to działa! Widzieliście? Chcesz? Nie, on się teraz utrzymuje na tej wodzie Nie, wypłynął! I po slajmie I <ścoughs> sorry, ale nie mogę był slime, nie ma slima. Wow, wow, wow! Ej, on mi ukradł tyle przedmiotów, tyle. Znaczy, straciłem wszystkiego. Diamentowy. Yy, diamentowy. Miecz, i w ogóle było to takie trudne. A tu się okazuje, że to jest najprostsza rzecz na świecie. Jaką można było zrobić? Utopić go w wodzie i on sobie wypłynął gdzieś tam daleko. No hit nad hitami. Tego jeszcze po prostu nie było. Teraz ciekawe, czy będę mógł zbierać te slajmy, slime bloki i z tego można zrobić normalnie sobie slimowe kuleczki, więc no nic nie straciłem, że on sobie tam wypłynął. Po prostu daję wam protypa, zamiast się męczyć, kurde nie wiadomo jak, no to macie taką, takie łatwe rozwiązanie problemu w, e, ze slajmem, że no, to jest coś pięknego. No wszystkie potwory tak bym chciał zabijać, ale to wszystkie. Jak tego slajma. Uwaga, tutaj sobie zrobię, nie wiem, jakieś schodki. damy rady tutaj jakieś schodki zrobić. Zobaczcie, ja mam kuleczek ze slajmem. To będzie po prostu piękne. Jeszcze to, żeby mnie było też na pistony do tego, to by też było dobre. Ale no cóż, wszystkiego mieć nie można, Squido. Ciesz się, że i tak masz wiele rzeczy, których których nie ma zazwyczaj. Uwaga, bo to będzie trudne. Jeden. Okej, okay, daliśmy radę to wykopać. Cyk, tak, tak. Żeby tutaj było normalne zejście, wyjście i w ogóle. To musimy postawić tutaj parę takich bloków. Jak to teraz zrobić? Schodki, prawda? Czy drabinę? Ja jestem za drabinką, prawda? Prawda, Squido? Jesteś za tym. I w ogóle jestem jeszcze za wodą. Za wylaniem tu wody, bo będziemy. Nie, po co tu wylewać wodę? Przecież to jest slime, od tego się można odbijać, na to można skakać. To bez sensu. Teraz zrobiłem, ale. Ale już sobie przypomniałem. Później pisalibyście w komentarzach. Skój do. ty coś głupi. Skój. Masakra. Ale możemy zrobić drabinkę. Yy, właśnie, i to jest chyba to, co zrobimy sobie. Bo wydaje się to bardzo fajnym rozwiązaniem w takim wypadku. Tylko trzeba będzie te rabinki tutaj przynieść, jeżeli będę tutaj wizytować kolejny raz, chociaż nawet w to wątpię, ale po prostu trzeba o tym pamiętać, gdybym tutaj miał iść drugi raz. No, tyle, co miałem do powiedzenia. No, już niedaleko. Na moim przykładzie uczcie się, jak się walczy ze slajmami. No. I na moim przykładzie uczcie się tego, aby się nigdy nie poddawać, jeżeli Nie uda się W taki sposób to trzeba próbować w inny, jeżeli się nie uda tak To uda się inaczej Jeżeli y, Ktoś wam zrobi, y, zrobi Zrobi wam No na złość No to się nie poddajcie tylko pokażcie mu Że Potraficie sobie z tym poradzić no i wygrać. I o to właśnie tutaj wszystkim w tym chodzi. Szkoda diamentowego miecza! Szkoda diamentowego miecza! Serio, zobaczcie, ile tej fajnych rzeczy jest. Czy iść w tamtą stronę jeszcze w tym odcinku? Nie wiem, bo chyba już wystarczająco on trwa długo. Te wszystkie upadki, te wszystkie śmierci, to było naprawdę złe. Naprawdę to było koszmarne. Okej, okay. nie będę już przedłużał. Myślę, że odcinek fajny, dlatego subskrybujcie, komentujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. No i pozdrawiam Was. Na razie pa i cześć.